Jakoś idzie, tylko ciekawe czemu tak wolno. Dobra, lecimy. Po lewej stronie mamy Hawk.pl, po prawej stronie natomiast mamy Sebę, dwóch graczy z Ligi Masters, z tego co się właśnie dowiedziałem. Nie wiem co to za laki, czemu. Może już się uspokoiło. Coś się przycięło dziwnie. Dobra, po prawej stronie u góry jest Seba, po lewej stronie u dołu jest Hawk.pl. Jeden gracz to grać z Mastersa, jeden gracz to grać z Diamentu. Tak jak powiedziałem, pokażę mecze nie tylko Polaków, nie tylko takich naszych lepszych graczy, ale też innych, żeby każdy wziął udział w tym turnieju i zaistniał na streamie. Więc zapraszam Was, jak już pojedziemy, patrzę akurat z Plato. Bardzo często wybiera na tym turnieju, bo wszyscy chcą tu w miarę grać. Jedna i druga strona jest w miarę bezpieczna. I jeszcze ktoś się pyta, dlaczego jest włączony slow mode. Jest włączony z tego powodu, bo ja mam ustawiony slow mode u siebie, wy nie widzicie co się dzieje i chciałbym, dwuminutowy delay jest i chciałbym wiedzieć mniej więcej co się dzieje, żebym mógł sobie zerknąć, jak coś powiem, na czat. Rozumiecie o co biega? Jakby coś było nie tak, że jak tu będzie miliard rzeczy wyświetlało się, to wtedy nie dam rady nic zobaczyć. Ej, już tutaj pojechał Protoss na górę. Zobaczyć co jest, nic ciekawego na dół, nic ciekawego nie zobaczył, źle zeskautował i jego zergowski przyjaciel zjeżdża natomiast na dół i pojedzie idealnie. Chronoboost jest na perołki, mamy Forge'a i co będzie tutaj? No, widzimy, że jest Spawning Pool, nie ma pierwszej szybkiej ekspansji, zacznę od Spawning Poola Seba. No, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Już tutaj walczą panowie. Walka na śmierć i życie, na peróbki i tak dalej. Trzeba uciekać, cóż za miliardy informacji. O, jak ja nie lubię, jak podczas turnieju jest miliard pytań do streamera. No i jak mówiłem, walka na śmierć i życie, którą ewidentnie wygra zaraz peróbka. Bum! Ależ to musiało boleć. Rozkwasił go tutaj maksymalnie. No proszę bardzo, mamy haczerkę w bazie. Uchawka Seba szaleje i śnie, to jest po prostu tak zwany Nergio style, no powiedzmy Nergio style, bo on już tak zagrał pierwszy raz na slidera na World Cyber Games, przecież widziałem to na żywo na miejscu. Właśnie. I co on tutaj z tego wykombinuje? Mimo wszystko byłoby dobrze postawić Gateway'a, bo już biegną pierwsze Zerlingi. Jest tutaj pylon. Uwaga, trzeba pilnować, żeby jak coś tutaj zablokować. Jest jeden kanon. Ten kanon jest w sumie dobrze ustawiony. Tutaj będzie mógł atakować przeciwnika, zanim on wbiegnie. Myślę, że spokojnie minimum dwa Zerlingi padną, z czterema sobie poradzi. Bez większych problemów, ale już się wycofuje Seba, jest więc opóźniony ze swoją ekspansją mocno. Nie jestem pewien, czy to mu się opłacało, bo Protoss będzie do przodu, jeżeli chodzi o ekspansję, będzie na równi, jeżeli chodzi o technologię. Ktoś pisze, że Seba oszukuje, bo mnie ogląda. Okej, no to niech mnie ogląda, jest dwuminutowe opóźnienie w takim wypadku. Więc ciężko, jak są 2 minuty, to naprawdę ciężko jest zauważyć, co się dzieje. No, ja tak jeszcze podglądam. Czyżby się lagowało tak co chwilę? Powiedzcie mi taką jedną rzecz. Czy nie ma tak, że jedzie, jedzie i tak pyk co chwilę? Takie lekkie lagnięcie jakby? Jak mi powiecie o tym, to będzie ok. Pamiętajcie, że jesteście moimi kurlikami doświadczalnymi, wiecie, to są kurliki. Chyba wiecie, jak ktoś gra na konsoli, to wie, to są kurliki, więc dzisiaj jesteście kurlikami doświadczalnymi i ja sprawdzam najnowsze rzeczy na streamie. Na program partnerski sprawdzam. O tak. Ta ekspansja, no widzimy, że jest opóźniony, Seba maksymalnie powinien postawić jeszcze jedną ekspansję, ma nadwyżki minerałów 700, więc jeszcze jedna ekspa, no pozbyłby się wtedy kasy, a Protoss ładnie się tutaj trzyma, chyba zawolinował się całkowicie i totalnie.
Jeszcze podglądam z czat. Protoss zawolinował się, plus jeden do ataku już się tutaj robi. Zapewne ze 3 gateway jeszcze zobaczymy, albo 4. I timing push w tym momencie rozwali sobie, bo ten ma no, nadwyżki kasy, nie będzie szedł w roacze, ale jak już mówiłem, mógł wydać spokojnie te pieniądze na ekspansję, bo i tak nic z nimi nie robi, a tak miałbym dwie ekspy, a nie jedną, a jego przeciwnik tutaj coś robi, nic nie robi. Nic nie chce robić o jego przyjęciu. Tutaj już Zerlingi, uwaga, uwaga, trzeba uciekać do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Mikrowanie z lotem, trzeba wymikrować Zerlingi. Ładnie sobie tutaj pomikrował, ale został zjedzony, dziabnięty w tyłek i oberwał całkowicie ten zelot. Nie ma już przebacz. Ekstraktor zrobiony, dronki niewysłane do tego, że o, już wysłane. Chyba mnie usłyszał dokładnie, jak to mówię. W tym wypadku. Żadnego Spinecrawlera nie ma, osobiście uważam, że przydałoby się coś, no proszę bardzo, Stargate, czyżby chciał tutaj polatać nam Hawk? No najwidoczniej tak, czy to będzie Void Rage, czy będą Feniksy? Oj, Feniksy by fajnie tutaj sobie pohasały, poharasowały przeciwnika, są jakieś roacze, uwaga, leci Overlord, będzie dropował creep, ale bym się wkurzył, gdybym był takim probem, który by mi creepnął z góry. I łaskocze go centry, łaskocze, łaskocze, łaskocze i załaskotać na śmierć. Nie może tego Overlorda, chociaż tutaj ten już chyba ma takie problemy. Udało się uciec. Trzy Zerlingi, do tego tutaj dwa roacze, gdzieś kolejne roacze powinny być, więc Seba będzie teraz chciał mocno atakować. Co tutaj wyskoczy? To jest ważne pytanie. Jest Void Ray. Mamy trzy gatey, przydałoby się jakieś centry, żeby się tutaj dzielić przeciwnika. No, zaraz zobacz, co się dzieje, Protoss, i będzie mógł się bronić przed tymi Zerlingami. Coraz więcej Zerlingów, coraz więcej roachy tutaj w drodze, biegnie, 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 no uwaga, i te zeloty będą... Lekki błąd w tym momencie, widzicie, o co biega? Mniej więcej o to, że roachy zeżrą te zeloty bez większych problemów, tu by szybko przydało się dostawić działo. No i teraz trzeba walczyć. Szybko trzeba wezwać albo stalkery, albo sentry, żeby podzielił tej rampę. Jest jedno sentry, będzie mogło... podwójny force field! Będzie gdzieś force field, żeby oddzielić tą armię, żeby nie mogła nic zrobić, więcej niszczyć. Force field, force field, force field. Nie ma force fieldu. Szkoda, bo ten force field by uratował Forge'a. Void Ray powinien za wszelką cenę teraz polecieć za tymi jednostkami i je gonić. Na pewno by coś jeszcze tutaj ubił, no ale udało się wybronić. Zerk ma dużą armię, a jak z jego dochodem... dochód boli, boli po prostu. Tak, jest, dużo osób pisze, nie ma takiego pyk. Okej, dobra, to chodziło o pyk, bo nie pamiętałem, o co się pytałem. Dużo roachy, kolejny Void Ray. Ze strony tej Seby jest jeden Spore Crawler, jest drugi Spore, więc dwa spory powinny na razie wystarczyć, żeby przeganiać tego królowa, ale co ciekawe, nie ma żadnej tej obrony chodzącej, pełzającej przeciwlotniczej. Innymi słowy, na razie nie widzi, bo nie ma jeszcze Lair. Tylko Lair by się przydało. Gdzie jest Lair? Będzie Lair, czy na razie nie będzie? Na razie tutaj zablokowany. Przyblokował się na chwilę, nawet nie przyblokował się. Co kombinuje tutaj Seba? Bo Protoss mniej więcej kombinuje jakiś push na niego. Jak dobrze Protoss to rozegra, może to wygrać. Te roachy zostaną podzielone jak coś dwoma force fieldami bez większych problemów, ale na razie lecą Void Ray'e do harasowania i one tutaj mogą ostro poharasować, zniszczyć bez problemu Roach Warren, a na pewno trzy Overlordy, bo jedna królowa sobie z tym nie poradzi. Spore Crawler jest w złym miejscu ustawiony, więc czas na lekki haras Void Ray'ami i wrzucanie zelotów u góry. No i teraz właśnie o tym mówiłem, tutaj przyblokować Overlordy niedługo Protoss. Zerg będzie musiał tutaj podejść, żeby bronić się przed tymi zelotami. W międzyczasie Protoss powinien bez problemu zaatakować. Tylko jak to teraz będzie? Zostaną wysłane jednostki do ataku na królowej i co teraz? Force fieldy, jest jeden, ach, tylko jeden, to troszeczkę mało, no ale dobra, zelot tutaj ganiają się, nie wyszedł ten atak multitasking, nie wyszedł w tym momencie, uwaga, trzeba uciekać, ja bym force fieldy postawił, to dłużej tych force fieldów, no właśnie, dwa wystarczą. Co tutaj te zeloty robią? Zeloty już padły, oj, no to trochę nie bardzo tak jak chciał, zaraz Seba straci wszystkie swoje roachy, ale mi się chciało kichnąć przed chwilą. No wszystkie roachy rozwalone, ładnie to zagrał tutaj Protoss. Mógł to lepiej rozegrać, tutaj te force fieldy postawić, wyciągnąć całą armię Zerga,
na zewnątrz, postawić force fieldy i te cztery zeloty walić w linię minerałów. To dopiero byłaby fajna rzeź i byłby niezły kebab. Tak, biłem się. No i teraz królowe są atakowane, są trzy zeloty, jedna królowa padła. Tutaj się wbija Protoss, Roach raczej nie dadzą rady, jest blink na stalkerach i szybciutko do tyłu w międzyczasie. No oj, 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 strata Voidreya! Ajajaj, nadgód, że się tak wyrażę, Zerg się utrzymuje, no nie ma na razie ekspansji, powinien Protoss pomyśleć szybciutko ekspansji, skoro cały czas atakuje Zerg, nie może wyjść, to ekspansja albo tutaj, albo, o właśnie, jest ekspansja, mile widziana. Czekamy, o, widzę, że o wążu rozmawiacie, nieładnie. Stalkery czekają plus 2 do ataku, plus 3 w drodze, centry gdzieś są tutaj wzywane, bardzo fajnie, ale oj, teraz Zerg, to byłby dobry moment dla Zerga, żeby wyjść, tu, oj, na tak, wyjście teraz byłoby dobrze, mile widziane, wychodzi, 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 atakuj, bo tutaj nie ma na razie centry, żeby dzieliły tą armię, teraz się jednak wycofa, jakieś spajne mimo wszystko by się tutaj przydały i Zerg właśnie sobie troszeczkę przechlapał, bo jego armia została podzielona. W tym momencie widzicie, co się dzieje, ta armia się już ledwo trzyma, Barrow by się tutaj przydał, ale nie ma, są dwa hydraliski, zaraz straci bardzo tą armię, po co on wychodzi? Lepiej się cofnąć niż wychodzić i postawić dwa spajne, żeby one atakowały na odległość przeciwnika. No, ktoś mówi, że Haft streamuje to u siebie, no to dobra, to jest zawsze fajnie. Dlaczego nie streamuje na mojej stronie? Fok po prostu totalny. Tak się zastanawiam, mam taki jeden pomysł na temat Wielkorkiego Świątecznego Pomysłu, bo się dużo mnie pyta, czy co byście powiedzieli na licytację koszulki, tej takiej mojej M-Starcraft białej, z autografami wszystkich członków Pol Teamu A. Jeszcze tego nie załatwiłem, ale to mógłbym w przeciągu 2 tygodni załatwić, licytacja by się już odbywała. Bylibyście zainteresowani czymś takim, żeby pomóc tak orkiestrze? Żeby licytować koszulkę, tylko na poważnie, a nie dla zabawy. W drodze mamy Robotic Bay, tutaj jest też, no właśnie Robotic Bay, więc jakiś kolos się przyda. Zerg powinien chyba jednak pomyśleć o tej ekspansji. Jest ekspansja, nie jestem pewien, czy to jest dobre miejsce na tego expa, czy nie lepiej byłoby jednak tutaj trzymać się bliżej bazy. Bardzo ładnie Overlord na razie sobie tutaj zwisa, pilnuje tego, co się dzieje. Kolejne hydraliski niepotrzebne chyba tak bardzo są te zerlingi, albo one przynajmniej powinny gdzieś tutaj biegać, harasować, no nie siedzieć w jednym miejscu, zaraz zobaczy Protoss, co się dzieje, te zerlingi powinny zaatakować się z jednej strony reszta armii i wbiegają zerlingi, uwaga, 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 o, dobrze wymuszone, trzy force fieldy, bardzo ładnie, ale powiem wam szczerze, już tutaj przechodzimy do mid game, według mnie zerlingi, mała grupka powinna być użyta teraz do wymuszenia force fieldów. Żeby ta energia się pokończyła Protossowi, nawet niech straci 10 zerlingów, on i tak dużo tej by nie zrobił, gdyby były dobrze force fieldy rzucone, a niech straci po prostu tą energię Hawk. Tak mi się wydaje, że było coś przyjemnego. Przyszedł Laos, mój wielbiciel z Malezji. Tak, on oglądałby w jakimś turnieju i teraz będzie tutaj sobie gadał. Ostatnio nie uczcie go przeklinać! Bo jak będziecie mi go uczyć przeklinać, to się to dla was źle skończy, bo już była taka akcja, już go uczyli na ostatnim streamie. A w ogóle jestem na Team Liquid, teraz możemy oglądać moje streamy. No i jest jeden kolos plus 3 do ataku, bardzo mocno ofensywna armia Hawka, nie będzie się tutaj bronił. Zerg nie ma upgrade'ów, zero upgrade'ów u Zerga, będą te zerlingi teraz totalnie wybijane, powinno one sobie uciec, po co one tutaj walczą. Widzą przecież doskonale, co się dzieje, wycofuje się trochę Protoss, dwa force fieldy i teraz te zerlingi, które są, powinny udać się szybciej. Dobra, niech zerlingi już lepiej tam giną, niż mają ginąć na tych działach. Ostatnio komentowałem taki fajny meczyk, fajny turniej, nie pamiętam, co to był za turniej, dużo zelotów są tutaj wysłanych, gdzie była taka akcja, że jeden zerk wygrał w sumie to, wygrywał ładnie zerk, stracił 100 słów, teraz podchodzą kolosy, ale nie jestem pewien, czy ten blink do tyłu jest potrzebny, kiedy kolosy są z przodu, to stalkery powinny obrywać, a nie kolosy wystawione na pierwszy rzut oka, no ale to i tak